Ważne jest, żeby zrozumieć, czym jest 5G, co ono robi i co się mówi ludziom, że ono robi. W dokumencie amerykańskiego Instytutu Inżynierów, Elektryków i Elektroników na temat kształtowania się wiązki radiowej, że ta technologia gotowała ludziom gałki oczne jak jajka podczas II wojny światowej. I wszyscy musicie zrozumieć, że jest to broń wojskowa. Są to częstotliwości szturmowe. Jeżeli nic więcej nie wyniesiecie z tego, to jedno musicie wiedzieć, to są działania wojenne napromieniowania mikrofalowego. Tym to jest. Szanowni Państwo, witajmy w National Press Club. Przed nami przewodniczący Federalnej Komisji Łączności, Tom Wheeler. To dla mnie zaszczyt, że jestem tutaj w National Press Club. Pierwsza generacja bezprzewodowa, 1G, to był głos. Druga generacja, 2G, umożliwiła rozmawianie i przesyłanie wiadomości tekstowych. Trzecia generacja 3G, internet w ograniczony sposób. Dzisiejsza czwarta generacja dopełniła tę migrację cyfrową. Jeśli ktokolwiek mówi Wam, że zna szczegóły tego, czym się stanie 5G, uciekajcie w drugą stronę. To nagranie dostarczyły Tobie cyferka 5 i literka G. I wkrótce wszystko inne też dostarczą. Muszę powiedzieć ludziom, 5G to zabójca. Jestem Mark Steele, dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają. Jestem ekspertem w zakresie systemów wyświetlaczy przeziernych, head-up display. Jestem jednym z wiodących ekspertów na świecie. Nie wierzcie w ani jedno słowo w to, co powiem. Ani jedno. Chcę, żebyście sami zbadali temat na własną rękę. Zobaczcie to. To, co zobaczycie, jest absolutnie przerażające. Czy włączyłeś kamerę? Tak. To rozmieszczenie 5G to jest system broni. Muszę im powiedzieć o tym systemie broni, bo o systemach broni wiem więcej niż o czymkolwiek innym. W Wielkiej Brytanii, na północy Anglii, w miejscowości Gateshead, naukowiec, który nazywa się Mark Steele, ostrzegał ludzi publicznie, bardzo otwarcie i aktywnie o konsekwencjach LED-owego oświetlenia na ulicach. Jak twierdzi, w Gateshead to oświetlenie w tej chwili emituje 5G. Proszę przesunąć się od samochodu. Rozmawiam tylko z pracownikami Rady Gateshead o wymianie tych nadajników na latarniach, które powodują szkody i są atakiem na społeczność. To jest, zagraża istnieniu gospodarki, środowiska naturalnego i ludzkości. Jeśli te nadajniki są wszędzie, to na pewno każdy jest narażony. Istnieje duże zamieszanie wokół tego, czym naprawdę jest 5G. G oznacza generację, czyli pokolenie. Na początku był pierwszy system przekazu w latach 1980. Potem 1G i 2G. W miarę jak następowały kolejne pokolenia, zaczęliśmy widzieć coraz bardziej złożone systemy przesyłów, sygnałów, bardziej zaawansowane układy anten. Chodziło więcej o więcej danych, szybsze dane, szybsze pobieranie. Jednak 5G jest czymś całkowicie innym. W porządku, rozłóżmy to. Powiedzmy ludziom, co naprawdę jest tutaj. To jest urządzenie do przesyłu w technologii 5G. To piekielna bestia, prawda? Niektórzy eksperci chcą zobaczyć więcej szczegółów dotyczących nadajnika. Więcej układów scalonych. Przyjrzyjcie się dobrze, chłopaki. To jest
System zarządzający procesem kontroli schowany. Tu jest antena. Tu widzicie? To jest fazowa antena tablicowa. Co to jest? To jest do fazowego układu. Jak widzicie, ten ma napęd, ma układ scalony. Tu widać jeden chip. Spójrzcie, ten chipset. To jest dystopijny świat. Co powiedziała Rada Miasta Gateshead? Powiem wam, co ja myślę. Lepiej odeślijmy tych wykształconych głupków z powrotem do szkoły, albo wyślijmy ich do więzienia, w zależności co łatwiej. Myślę, że więzienie będzie lepsze. Trzeba wziąć pod uwagę całą rolę, jaką elektryczność odgrywa w naturze. Ludzie nie mogą rozwijać się tak samo w atmosferze przesiąkniętej prądami elektrycznymi i promieniowaniem ze wszystkich stron. To ma wpływ na rozwój ludzi. Takie życie ludzi pośród elektryczności, szczególnie promieniowania elektrycznego, będzie miało na nich taki wpływ, że nie będą w stanie już rozumieć informacji, które tak szybko otrzymują. Efektem jest obniżenie inteligencji. Już teraz widać takie efekty. Nawet obecnie można zauważyć, jak rzeczy, które docierają do ludzi, oni rozumieją ze znacznie większą trudnością niż kilkadziesiąt lat temu. Rudolf Steiner, 1924 rok. W 1924 roku Rudolf Steiner to zauważył. Od tego czasu nasza atmosfera stała się znacznie bardziej przepełniona falami elektrycznymi bardzo różnego rodzaju. Nie ma wątpliwości obecnie, że fale elektryczne, siły elektromagnetyczne powodują bezpośrednie skutki biologiczne. Istnieją tysiące recenzowanych publikacji naukowych na ten temat. Nie pozostawiają wątpliwości. Jakie są te efekty? Co możemy z tym zrobić? Teraz jesteśmy na etapie, kiedy instalujemy tak zwane 5G. Jest to szczególny rodzaj przesyłu informacji o bardzo dużej gęstości i okazuje się, że są to te same pasma częstotliwości używane w systemach broni do rozpraszania tłumu. Przede wszystkim to zagęszczenie, więc jest to znacznie więcej nadajników, są bliżej ludzi. Jest to również zaawansowany, nielegalny, bezprawny nadajnik. Co mam na myśli? Jest to precyzyjnie dostrojona antena soczewkowa z materiału dielektrycznego. Dzięki niej nadajniki 5G są w stanie stworzyć trójwymiarową mapę otoczenia, w którym są, w Twoim domu. Częstotliwość 868 MHz jest specyficzna dla systemów przesłuchiwania na polu walki poniżej poziomów GHz, co pozwala na łatwe przenikanie sygnału przez ściany betonowe i jest w stanie w zasadzie zbierać dane. To jest system namierzania i śledzenia celu. Fazowana antena tablicowa jest w zasadzie radarem na polu walki. Jest ekstremalnie dobra w identyfikowaniu celu i śledzeniu go. Oprócz tego może namierzyć dokładnie ciebie jako cel. Więc każdy sędzia orzekający w interesującej sprawie, powiedzmy, każdy prawnik, ktokolwiek, kto pracuje nad czymkolwiek potencjalnie kontrowersyjnym, jego życie może być zagrożone. Więc projekt anteny jest obecnie w połowie na tych latarniach ulicznych LED-owych, które są przykrywką dla systemu zarządzania kontrolą. One są w zasadzie systemem do przesłuchiwania na polu walki. Pierwsza jednostka fazowana antena z fazowaną anteną tablicową nazywała się Mamut i była używana przez Niemców w trakcie II wojny światowej do identyfikacji samolotów. Oczywiście technologia od tego czasu rozwinęła się znacznie. Wstąpiłam do marynarki wojennej Jej Królewskiej Mości w 1960 roku. Specjalizowałem się w broni mikrofalowej, radarach,
które oczywiście wykorzystują mikrofale. Tam uczą nas nie tylko o radarach, uczą nas wszystkiego na temat mikrofal i innych zastosowań. Więc rozumiałem wiedzę na temat wojny mikrofalowej i to, jak one mogą uszkadzać ludzi i robić im krzywdę. Wówczas mikrofale były wykorzystywane jako broń, tak samo jak są wykorzystywane obecnie. Jest to doskonale ukryta broń. Kiedy rząd nie lubi jakiejś grupy osób, na przykład pań, które protestowały w Greenham Common w Anglii przeciwko amerykańskiej bazie wyrzutni, założyły obóz, one były napromieniowane mikrofalami. Napromieniowaliśmy katolików w Irlandii Północnej, żeby się pochorowali. Tak dzieje się na całym świecie. Jest to broń taka, że ktoś nie wie, że jest nią atakowany, ponieważ dawki są bardzo, bardzo niskie, co w rzeczywistości jest bardziej niebezpieczne niż wysokie dawki. W ciągu roku albo dwóch można wywołać uszkodzenia neurologiczne, nowotwory właśnie mikrofalami o niskiej częstotliwości. Możesz wywołać chorobę u wszystkich swoich przeciwników. Dla rządów to jest doskonała broń. Nasze impulsy są przekierowywane. Żyjemy w sztucznie wywołanym stanie świadomości, który przypomina sen. Ich pomysł na rządzenie polega na unicestwieniu świadomości. Zostaliśmy wtłamszeni w trans. Oni sprawili, że staliśmy się obojętni na samych siebie i na innych. Koncentrujemy się tylko na naszej własnej rozgrywce. Proszę zrozumcie, oni są bezpieczni tak długo, jak nie zostaną odkryci. Utrzymać nas w uśpieniu samolubnych, znieczulonych. Prawie od razu przychodzili do mnie sąsiedzi i opowiadali, że dzieciom leci krew z nosa. Przysłali mi zdjęcia na Facebooku. Jedna sąsiadka przyszła do mnie i wspomniała, że odkąd zainstalowano latarnie LED-owe, krwawiła z nosa każdego wieczoru. Wydało mi się to nieprawdopodobne, ale porozmawiałem z inną sąsiadką, która mieszka niedaleko, pierwszej kobiety, która wspomniała o tym, i ona również potwierdziła, że odkąd zainstalowano oświetlenie uliczne LED-owe, ona zaczęła mieć krwawienia z nosa, czego wcześniej nigdy nie doświadczała. Zacząłem więc wtedy moje badania. Pomierzyłem promieniowanie mikrofalowe z nadajników LED-owych na latarniach ulicznych. Podstawa 868 MHz. To było znacznie wyżej niż wynik obowiązujący, dopuszczalny wartości zgodnie z rezolucją 1815 Rady Europy, czyli najwyżej 600 mV. Wyniki pomiarów wynosiły nawet 3000 mV, 5 do 6 razy więcej niż mówią wytyczne. Znacznie wyżej niż obowiązujące wartości. Rada Europy mówi, że może być to 200 mV. Raport BioInitiative stwierdza, że maksymalna wartość powinna być znacznie niższa. Mamy więc Radę Europy, międzynarodowe sądy karne twierdzą, sędziowie twierdzą, że 200 mV, a ja uzyskuję pomiary w sypialni w Gateshead od 600 mV do 4000. Czy to znaczy, że w roku 2020-2021, kiedy 5G ma być wdrożone na całym świecie, takie wyniki pomiarów będziemy wiedzieć wszędzie na całym świecie? Tak, przez cały czas i jeszcze gorzej. Tak, 5G połączy internet wszystkiego. Jeżeli coś można połączyć, to tak się stanie. Setki miliardów mikroprocesorów połączone w produktach od opakowań na tabletki, skończywszy na zraszaczach do trawy. Wszystko wymaga bardzo gęstego rozmieszczenia małych nadajników komórkowych. Nie będziemy czekać na standardy. Żeby to zadziałało, system 5G będzie miał bardzo intensywną infrastrukturę. Musimy odrzucić pomysł, że przyszłość 5G będzie przeznaczeniem tylko obszarów miejskich. Rewolucja 5G będzie dotyczyła każdego zakątka. I to jest cholernie ważne. Wzajemnie połączony świat przyszłości będzie rezultatem decyzji, które musimy podjąć dzisiaj.
Głównym zagadnieniem na dzisiaj jest ustawa 637 i ustawa 894. Pierwsza złożona przez senatora Huna, a druga przez senatora Nowsa. Zaprosimy czterech pierwszych świadków popierających ustawę. John Jones z Sprint, David Lewis i Andy Emerson z AT&T, Neil Krawda z Verizon i Frank Jr. z T-Mobile. Bądźcie ze mną szczerzy. Czy to prawda? Mogłoby być prawdą. Nie ma dowodów naukowych. Niestety było takie wydarzenie w Iowa. Panowie, ćwiczcie te słowa przed lustrem. Mimo że nieprzerwanie prowadzimy badania nad tym tematem, obecnie nie ma żadnych bezpośrednich dowodów, które łączyłyby korzystanie z telefonów komórkowych z rakiem mózgu. Nazywam się Sharon Goldberg, jestem lekarzem medycyny ogólnej, praktykuję od 21 lat. Moje wykształcenie, kariera to głównie kliniczna medycyna wewnętrzna w warunkach szpitalnych, badania kliniczne i nauczanie medycyny. Jestem certyfikowanym specjalistą Microsoft do spraw małych firm. Zajmowałem się projektowaniem stacji kosmicznych, systemów okablowania do modułu śluzy powietrznej. Byłem odpowiedzialny za analizę zakłóceń elektromagnetycznych i kompatybilności elektromagnetycznej. Jestem profesorem w Departamencie Epidemiologii, Biostatystyki i Higieny Pracy. Uczę toksykologii i wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie. Nazywam się Daphna Tachoveri i jestem założycielką organizacji, która nazywa się We Are the Evidence, my jesteśmy dowodami. Jesteśmy organizacją, która reprezentuje wiele osób dorosłych i niestety dzieci, które poważnie zachorowały z powodu technologii bezprzewodowej i promieniowania. Wiem, że przed nami sfałszowano wiele rzeczy. Pozbądźmy się tych fałszywych jajeczek wielkanocnych od razu. Oddziaływania technologii bezprzewodowych na zdrowie są bardzo, bardzo jasne. Zawsze rozmowa wraca do definicji określonej jako akceptowane poziomy promieniowania. I tak przy okazji właśnie o tym mówimy, o promieniowaniu. Promieniowanie bezprzewodowe ma konsekwencje biologiczne, kropka. Nazywam się dr Angie Kolbach. Przeprowadziłam przegląd badań naukowych pokazujących, że promieniowanie bezprzewodowe ma wpływ na nasze zdrowie. Istnieją tysiące badań pokazujących raka, uszkodzenie oksydacyjne, uszkodzenie DNA, załamanie DNA. Takie rzeczy jak pamięć, zawroty głowy, lęk, mgła umysłowa, bóle głowy, krwotoki z nosa, problemy poznawcze, wyczerpanie. Mamy dowody na uszkodzenia DNA, kardiomiopatia, która jest prekursorem zastojnowej niewydolności serca, utrata pamięci krótko- i długoterminowej, obniżona zdolność skupiania uwagi, niższy czas reakcji, nawet bezwolne skurcze mięśni powodujące niedopasowanie między kręgosłupem a szczęką, rak piersi nawet u kobiet, które nie mają predyspozycji genetycznych, zakłócenie funkcji układu odpornościowego, zmiany w obrębie białek stresowych, efekty w obszarze układu rozrodczego i bezpłodność. Są dziesiątki, dziesiątki badań, które pokazują ponad wszelką wątpliwość, co promieniowanie robi ze spermą. Jak się wyjmie telefon komórkowy z kieszeni, sperma regeneruje się po 3-4 miesiącach, ale uszkodzenie DNA się nie zregeneruje. Żona byłego gubernatora Indiany miała glejaka, ten sam rodzaj glejaka mózgu, który miał Ted Kennedy i John McCain. Widzieliście tę bliznę? To jest od raka, od telefonu komórkowego. James LeBron, jeden z naszych sportowców, miał guza ślinianki. To ten rak powoduje, jest spowodowany przez telefony komórkowe, ale nie słyszeliście o tym, ponieważ natychmiast jak to zostało wykryte, Samsung zapłacił mu za objęcie funkcji ich rzecznika prasowego. Widzimy wzrost zachorowań na choroby Alzheimera, Parkinsona, Lou Gehringa. To wszystkie zespoły chorobowe, u których wiadomo, że są powiązane z narażeniem na działanie energii niskiego poziomu. Mówimy o całodobowym, nieprzerwanym narażeniu wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, na całym ciele i nie uda nam się przed tym uciec. Wydaje nam się, że przez jakiś czas układ odpornościowy sobie z tym poradzi, ale potem podupadnie i wtedy promieniowanie z pewnością uszkodzi komórki na głębszym poziomie. Pytanie brzmi, co się wtedy stanie? To wynika z recenzowanych publikacji naukowych. To nie są urojenia hipochondryków. Mamy naprawdę problem.
Nie jest to już temat do dyskusji, kiedy patrzymy na dane z PubMedu i recenzowanej literatury naukowej. Te skutki widoczne są we wszystkich formach życia. W roślinach, zwierzętach, owadach, mikrobach. Więc 5G to nie jest rozmowa o tym, czy istnieją, czy nie istnieją biologiczne efekty. One istnieją. Istnieją dowody naukowe tak silne, że można mieć pewność, że normy stosowane przy FCC do zarządzania efektami zdrowotnymi są błędne. Musimy zacząć mierzyć, jak dużo promieniowania oddziałuje na ludzi, zanim uruchomimy 5G. Są 4 rodzaje pól elektromagnetycznych, o których wiemy, że szkodzą ludziom. Promieniowanie częstotliwości radiowych, pola magnetycznego, brudna elektryczność i pola elektryczne. Nasze narażenie każdej dowolnej osoby, wszystkich istot ludzkich, jakie jest w ciągu dnia, to nie chodzi o jeden telefon komórkowy. To telefony, wiele sieci bezprzewodowych, smart mierników, to jest jak kanapka, wszystko się sumuje. Dane, którym się przyjrzymy, pochodzą z opublikowanych źródeł naukowych, wyników testów i norm publicznych. Na dole skali promieniowania pokazującej gęstość moczy, inaczej zwaną siłą sygnału, znajduje się poziom najniższy, na którym telefony komórkowe w ogóle będą działały. Wykazano, że jest to 0,902, czyli 1 miliardowa mikrowata na centymetr kwadratowy. Odkryto, że sosny starzeją się przedwcześnie przy 0,00027. Podczas krótkiego narażenia na 0,05 dzieci w wieku od 8 do 17 doświadczają bólu głowy, rozdrażnienia, trudności w skupieniu uwagi. W 0,1 to według wytycznych biologii budowlanej poziom ekstremalnie groźny. 1 powoduje rozbicie spermy, DNA i witalności. Przy poziomie 1, jak badania naukowe pokazują, występują bóle głowy, zawroty głowy, rozdrażnienie, zmęczenie, osłabienie, bezsenność, trudności w oddychaniu, niestrawność. 2,5 zaburzony metabolizm wapnia i komórek mięśnia sercowego. 4 zmiany w hipokampie, zaburzenia pamięci i uczenia się. 6 uszkodzenie DNA w komórkach. Gdzie są smart metry, smart mierniki? W grudniu 2010 roku Instytut Energii Elektrycznej zmienił pojedynczy miernik, gdzie pokazano wynik 7,93 mikrowata na centymetr kwadratowy. Nasze własne badania pokazały około 8. Mierzono w bliskiej odległości, około metra od miernika, ale łóżeczko dziecka może znajdować się po drugiej stronie ściany. Mimo że na wielu poziomach są dobrze zbadane skutki dla zdrowia. Szwajcaria, Liechtenstein i Luksemburg mają poziom akceptowalny 9,5, a Chiny, Polska i Rosja 10. To jest ten sam poziom, przy którym zamienia się zachowanie, pojawiają się objawy unikania po 30 minutach narażeniu na to promieniowanie. W pokoju z 12 miernikami, to jest bardzo powszechną sytuacją, nawet w dość niedużym bloku mieszkalnym, wynik pomiaru wynosił 19,8. To setki razy więcej niż poziomy, na których wyraźnie stwierdzono szkodliwe działania. Więc jak firmom i rządom udaje się bez konsekwencji narzucać wszystkim te same poziomy? Oto jak. W Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i kilku innych cywilizowanych krajach próg bezpieczeństwa został ustalony na poziomie 600 do 1000 mikrowatów na centymetr kwadratowy. Więc tak zwany próg bezpieczeństwa jest dosłownie dziesiątki tysięcy razy wyższy niż poziomy, na których wiadomo, że szkodzą zdrowia. Szybki, lepszy, bardziej niezawodny internet. Od obietnica technologii 5G. Ale jest też niebezpieczeństwo. Ryzyko dla zdrowia związane z częstotliwościami radiowymi, które są wyższe i dodatkowo wymagają więcej nadajników i anten. I prostym, niepodważalnym faktem jest, że zagrożenia dla zdrowia są nieznane i nie są badane. I to jest oznaką zaniedbania i lekceważenia ze strony Federalnej Komisji Łączności FCC, co wydaje się być nie do zaakceptowania. Nie było żadnych odpowiedzi. Komisja FCC powiedziała w zasadzie, że wszystko jest w porządku. Ale żeby wyciągać wnioski na temat zdrowia i bezpieczeństwa tej nowej technologii, potrzebujemy faktów.
Panie Przewodniczący, dziękuję za to posiedzenie. 5G, jak Państwo wiedzą, wykorzystuje fale o wyższej częstotliwości, które nie przemieszczają się tak daleko i będą potrzebować setek tysięcy, możliwe, że milionów niedużych instalacji komórkowych. Pytanie więc brzmi, czy są jakieś konsekwencje dla zdrowia publicznego w związku z tymi dodatkowymi instalacjami, które prawdopodobnie będą ustawione blisko domów, szkół, miejsc pracy i coraz bliżej gruntu. Czy to się zgadza? Tak, panie senatorze, zgadza się. Więc moje pytanie do państwa, szczególnie do pana Gilana i pana Perry'ego brzmi. Ile pieniędzy przemysł przeznaczył na wsparcie dodatkowych niezależnych badań? Podkreślam, niezależnych badań. Czy te niezależne badania trwają obecnie, czy już jakieś zostały zakończone? Gdzie konsumenci mogą je znaleźć? Mówimy o badaniach nad biologicznymi konsekwencjami tej nowej technologii. Dziękuję, panie senatorze. Myślę, że dziękuję. Cieszę się, zajmuje się pan tą sprawą. Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Jak pan wspomniał, my polegamy na specjalistycznej agencji, polegamy na badaniach Agencji do Spraw Leków Żywności. Chcemy, żeby wszyscy byli bezpieczni. Według mojej wiedzy nie ma wspieranych przez przemysł badań obecnie. Chętnie porozmawiam z panem, jakie stworzyć możliwości co do tego, żeby było więcej badań. Zawsze popieramy więcej badań naukowych. Polegamy na tym, co naukowcy nam mówią. Więc w zasadzie odpowiedź na moje pytanie, ile pieniędzy? Zero. Rozumiem, tak z pewnością, panie senatorze, z tego co wiem, nie ma żadnych trwających badań, które byłyby wspierane przez przemysł. Czy ktoś inny z państwa wie, żeby przemysł zobowiązał się do wspierania, finansowania badań po to, żeby mieć pewność naukową, że jakie są efekty dla zdrowia? Nie znam żadnych. Więc naprawdę nie ma żadnych trwających badań. Idziemy w ślepo. Idziemy ślepo w temat związany z zagrożeniem dla życia, dla bezpieczeństwa, zdrowia ludzi. Dziękuję, panie przewodniczący. Ma pani wykształcenie medyczne? Tak. Bo my nie mamy specjalisty od medycyny w składzie panelu. Co mamy zrobić na przykład z amerykańskim stowarzyszeniem do spraw raka, które mówi nam, że nie ma żadnych dowodów na szkodliwość produktów? Wiele z tych organizacji ma konflikt interesów. Czy może pani krótko wyjaśnić, co rozumie pani przez konflikt interesów? Jedną z pierwszych rzeczy, jaką uczy się lekarzy rezydentów, to to, że zawsze trzeba sprawdzić finansowanie. Istnieje ogromna ilość badań sponsorowanych, prowadzonych przez ludzi wynajętych do tego, żeby nie znaleźć żadnych skutków. I jest to plaga w tym obszarze w wielu krajach. Badania nad promieniowaniem częstotliwości radiowych, które przeprowadziliśmy, były wspierane przez Motorola. Relacje były naprawdę bardzo serdeczne i bezstresowe. Jednak tylko do momentu, kiedy zaczęliśmy generować dane, ci ludzie byli bardzo, bardzo zdenerwowani. Zaczęli rozmawiać z nami o tym, jak zamierzają się zająć tą sprawą, w jaki sposób to przeinaczać i czego my mamy oczekiwać. Od tego czasu relacja zaczęła się zmieniać. Przekonaliśmy się, że Motorola zaczęła wymuszać coraz więcej kontroli nad pracami, mówiąc nam, co mamy robić, mówiąc nam, jak mamy pisać abstrakcje, co w nich pisać, co nie napisać. Bo jak prowadzić badania, tego nie róbcie, a róbcie tak. To było niedopuszczalne. Zakończyłem nasze badania nad uszkodzeniami DNA i przedstawiłem Motorola raport końcowy. Oni po prostu nie chcieli zaakceptować mojej interpretacji mojego badania, mojej oceny mojego badania, mojej wiedzy naukowej na tym etapie. I namawiali mnie, żebym nie publikował badania. Czy słyszał pan, że ludzie przychodzili tutaj w sprawie swoich chorób? Dowiedzieliśmy się o tym, że ludzie skarżą się na swoje zdrowie po tym, jak zainstalowano u nich mierniki typu smart. Chcieliśmy zweryfikować, więc zmierzyłem pole około 30 różnych osób, podczas gdy stali jedną stopę, czyli około 40 cm od miernika. W każdym przypadku pole energetyczne osoby było rozmazane.
Na pierwszym slajdzie widzimy normalne komórki. Struktura komórek jest nietknięta i zdrowa. Tak wygląda zazwyczaj normalna próbka. Po 2 minutach przebywania około 40 cm od miernika widzimy zupełnie inny wygląd. W próbce pierwszej widzimy dużo uszkodzeń. Ściany komórkowe są przerwane i widać zmiany w komórkach, które nazywają się mykoplazma. Widać mutacje komórek. W drugiej próbce widzimy innego rodzaju uszkodzenia błon komórkowych. Widać marszczenie. To się nazywa formacja kapsel od butelki. Wiadomo, że ona powstaje z powodu oksydacji albo narażenia na wolne rodniki. Trzecia próbka od trzeciej osoby. Trzeba było tę osobę odciągnąć od miernika po 45 sekundach, ponieważ odczuwała narastający ostry ból głowy. Widać tutaj zjawisko znane Rouleau, kiedy czerwone krwinki stłaczają się, co powoduje, że dostarczanie tlenu przez krew do tkanek jest bardzo utrudnione, co normalnie jest ich funkcją. W każdym przypadku widzimy degradację. W każdym tym obrazie widać uszkodzenia komórek krwi, które jedyną zmienną, która mogła to spowodować, to był miernik typu SMART. Dobrą wiadomością jest to, że pacjenci i ich krew powrócili do normalnego stanu, kiedy nie działała na nich już ta rzecz, czyli ten czynnik stresowy. Niektóre efekty, które możemy zobaczyć. Jedna rzecz to normalne Wi-Fi 2,4 GHz. To jest jedna rzecz. To jest ten sam zakres częstotliwości, co kuchenki mikrofalowe. Jest to on znany jako zakres radarowy, bo to jest po prostu radar. 2,4 GHz jest ciekawą częstotliwością. Nie jest to szczytowa prędkość pochłaniania częstotliwości mikrofalowych przez wodę, ale jest to taka, która umożliwia ich całkowite przeniknięcie, ponieważ gdyby te fale dochodziły z prędkością szczytową, wtedy nie zagrzałoby się to, co jest w wewnętrznych warstwach. Więc 5G ma 60 GHz. Nazywane jest to rodzajem broni do aktywnego rozpraszania tłumu, żeby ludzie się wycofali. Parzy im skórę, nie przenika. 60 GHz to jest częstotliwość pochłaniania przez cząstki tlenu, ponieważ ona ma ze sobą... Cząstka tlenu ma wspólne elektrony, to co właściwie wdychamy, to jest O2. Para tlenu. Bombardowanie kogoś 60 GHz może równie dobrze uszkodzić całą szybkość wchłaniania tlenu przez nasze organizmy i w ten sposób upośledzić całą podstawę naszego systemu podtrzymywania życia. Martin Paul powiedział, że instalowanie 10 000 anten 5G bez żadnego badania bezpieczeństwa musi być najgłupszym pomysłem, jaki kiedykolwiek ktokolwiek miał w historii świata. Wiedząc to wszystko, mamy ekspertów z różnych dziedzin, wojskowej broni opartej na polach elektromagnetycznych, skutków zdrowotnych u ludzi. Strażacy doświadczają zaburzeń poznawczych, kiedy są w pobliżu instalacji. Zabrania się tego w szkołach, ponieważ powoduje zaburzenia poznawcze. Podsumujmy to. W świetle tego, co powiedział Rudolf Steiner w 1924 roku o tym, że zwykłe radio powoduje upośledzenie funkcji poznawczych u ludzi, że mogą otrzymywać wiadomości z całego świata, ale nie są w stanie ich tak dobrze rozumieć, ponieważ oddziałuje na nich elektryczność, więc musimy powiedzieć, coś tu śmierdzi i to złowieszczo. Z piątą generacją to jest zupełnie inna gra. To nie jest wykorzystywanie tej samej technologii, której wcześniej używali. Przełączają się na technologię wojenną o fali mikrofalowych. Kiedy patrzymy na tę technologię, zobaczymy raporty DARPA, patenty ze Stanów Zjednoczonych. Wojsko tam napisało, co są w stanie zrobić z bronią psychologiczną wszelkiego rodzaju rzeczy do aktywnego rozpraszania tłumu. Active denial. O czym byś nie pomyślał, właśnie to mogą zrobić, wykorzystując 5G. I instalują to dywanowo w całej populacji. Żeby
Szanowni Państwo, Prezydent Stanów Zjednoczonych. Dobry wieczór, moi współobywatele. W radach rządowych musimy być strażnikami przeciwko przejęciu nieuzasadnionego wpływu przez kompleks wojskowo-przemysłowy, bez względu na to, czy jesteśmy o to pytani, czy nie. Istnieje i utrzymuje się możliwość katastroficznego zwiększenia się źle powierzonej władzy. Nigdy nie możemy pozwolić, żeby waga takiego połączenia stała się zagrożeniem dla naszych wolności i procesów demokratycznych. FCC jest agencją przechwyconą, przejętą. Oni prawdopodobnie dokonali największego w historii, moim zdaniem, oszustwa na publicznej opinii. FCC została uznana przez Normana Alstera z Centrum Etyki Uniwersytetu Harvarda za najbardziej przechwyconą agencję w Waszyngtonie, która bardziej działa jak czy liderka na rzecz przemysłu niż organ regulacyjny. Jest to szczególnie prawdziwe obecnie w odniesieniu do 5G, gdzie istnieją poważne obawy o zdrowie, a FCC udziela informacji, które wprowadzają w błąd. Na przykład przewodniczący były FCC, to Tom Wheeler, był przewodniczącym Stowarzyszenia Lobbystów przez 14 lat. Pamiętają Państwo, jak Obama powiedział nam, że nie będzie w jego administracji lobbystów? Wziął największego lobbystę i uczynił go przewodniczącym FCC. I to jest cholernie ważne. W 1993 roku FCC zaczęła pracę nad przejęciem regulacji przygotowanych przez IEEE. IEEE jest stowarzyszeniem inżynierów. Dlaczego przyjmować regulacje inżynierów, którzy może wiedzą, jak mierzyć promieniowanie, kiedy przenika ono przez ściany, ale nie przez ludzkie ciało? Wszystkie nasze agencje zdrowia zajmujące się zdrowiem sprzeciwiły się temu, mówiąc, że w tamtej zespole nie ma nawet jednej osoby o wykształceniu biomedycznym. W rzeczywistości oni nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki niepożądanych skutków zdrowotnych, ponieważ limity dopuszczone są wyższe niż te, które powodują szkodliwe skutki. Wytyczne FCC zostały opracowane w odniesieniu do krótkich kontaktów. 6 minut, 30 minut, w zależności czy rozmawiamy przez telefon, czy jesteśmy narażeni na otwartej przestrzeni. To w ogóle nie ma żadnego związku z efektami biologicznymi, które bardzo jasno zostały podsumowane w raporcie BioInitiative. Jak widzimy, jest na tej sali kilka osób, które mają poważne obawy o zdrowie. Jeżeli jedna z Państwa firm zdecyduje się umieścić jedną z tych niedużych instalacji na słupie, powiedzmy 1,5 metra od domu, jak ludzie mogą spowodować przeniesienie tego gdzie indziej? W ustawie jest zapis, który mówi, że władze mogą wymagać od aplikanta, żeby przedstawił certyfikat zgodności z zasadami FCC w zakresie emisji częstotliwości radiowych. Pamiętacie Państwo odmowę żądania albo żądanie nieudzielenia pozwolenia, które można było złożyć wcześniej? I tak to wraca do limitów dopuszczalnych, które były ustalone przez FCC, nie przez Agencję Ochrony Zdrowia, Środowiska czy inne, ale przez FCC, której członkowie byli pracownikami przemysłu telekomunikacyjnego, czyli LIS, stał się strażnikiem kur. Faktem jest, że większość firm ubezpieczeniowych nie ubezpiecza na wypadek konsekwencji pól elektromagnetycznych. Firmy telekomunikacyjne na całym świecie ostrzegają swoich inwestorów o możliwych poważnych kosztach związanych z rzekomymi ryzykami z zanieczyszczeniem polem elektromagnetycznym wytwarzane przez ich produkty. Co ciekawe, nie ostrzegają użytkowników, ale inwestorów. W zasadzie milczą na ten temat, bo mają z tego pieniądze. W związku z tym używamy technologii, która może być dla nas bardzo szkodliwa. Inwestorzy to wiedzą, ale oni się martwią o tym, że stracą pieniądze, a nie, że my stracimy zdrowie. Musimy po pierwsze zastanowić się, dlaczego firmy nie są ubezpieczone. Nie dlatego, że nie chcą. Firmy ubezpieczeniowe ich odrzuciły. Więc firmy ubezpieczeniowe nie ubezpieczają firm telekomunikacyjnych. Istnieją firmy ubezpieczeniowe i Towarzystwa Ubezpieczeń Wtórnych. Te wtórne są firmami, które ubezpieczają firmy ubezpieczeniowe, więc powiedzmy, że na przykład Verizon nie jest w stanie wypłacić odszkodowania, wtedy do gry wkracza Towarzystwo Ubezpieczeń Wtórnych. Tak jak Lloyd's of London na przykład.
Dwa największe to Lloyd's of London i Swiss Re. Obydwie firmy powiedziały firmom ubezpieczeniowym, żeby nie ubezpieczały branży bezprzewodowej. I oto dlaczego nie są ubezpieczone, to nam powinno dać do myślenia. Dokładnie dlatego muszą zapobiegać sprawom sądowym. Jak to robią? Znowu wracamy do sekcji 704. Sekcja 704 została przyjęta w 1996 roku. Tak, przemysł bezprzewodowy odebrał nam nasze prawa w zakresie zdrowia. Co to spowodowało? Dało FCC możliwość decydowania o regulacjach dotyczących efektów zdrowotnych. FCC jest agencją, która sprzedaje zakresy częstotliwości. To nie jest agencja zdrowia. W swoim składzie nie mają nawet jednej osoby o profilu biomedycznym. Drugą rzeczą, którą spowodowała sekcja 704, że zabrała w rzeczywistości władzom państwowym możliwość decydowania, gdzie zostaną rozmieszczone maszty telefonii komórkowej na podstawie uwarunkowań zdrowotnych. Jeżeli ktoś będzie miał to przed domem, nie może pójść do Rady Miasta i powiedzieć: nie chcę tego, moje dziecko jest chore, 10 tysięcy badań pokazuje, że to powoduje choroby. Nie wolno nawet wspomnieć w Radzie Miasta o tym, ponieważ sekcja 704 mówi, że jeżeli wspomnisz, jeżeli wniosek zostanie odrzucony, przemysł bezprzewodowy pozwie miasto. W szeroko zakrojonym amerykańskim rządowym badaniu na szczurach znaleziono powiązanie pomiędzy telefonami komórkowymi a rakiem. Pierwsze badanie rządowe pokazuje związek promieniowania z telefonów i rakiem. Badanie prowadzone przez dwie dekady o budżecie 30 milionów dolarów, opublikowane dzisiaj, wykazało, że istnieje pewne dowody. Profesorze, co to jest NTP? Jest to badanie za 25 milionów dolarów na szczurach i myszach. Miało wykazać, że promieniowanie poniżej poziomu termicznego nie powoduje konsekwencji dla zdrowia. I w rzeczywistości wykazało dokładnie coś przeciwnego i poszło w ślady dwóch innych dużych badań na zwierzętach, które wykazały dokładnie to samo. To badanie zostało perfekcyjnie zaprojektowane, żeby z pewnością nie można było go podważyć, żeby nie było żadnych wątpliwości, dlatego zajęło 14 lat. W taki sposób była unikana dyskusja o zdrowiu. Dlaczego nie chcą rozmawiać o zdrowiu, jeżeli nie ma tam problemem ze zdrowiem? Mówiąc prosto, FCC jest kompletnie nieprzygotowana, niekompetentna, a może nie chce nadzorować 5G pod kątem bezpieczeństwa, nawet jeżeli miałoby to odeprzeć nasze argumenty. Uciekają się do zużytych definicji środków, które są niby dobre, a nauka dawno je zdyskwalifikowała. Co gorsza, niedawne decyzje FCC oraz rządowe w latach 2016-18 usunęły ostatnie bastiony samorządów i stanów w decydowaniu o miejscach umieszczenia infrastruktury, wtedy kiedy ich najbardziej potrzebowaliśmy. Kiedy wykonano te pierwsze badania mikrobiomu, jeszcze nie wiedziano o mikrobiomie w mózgu, czyli organizmach mikrobiologicznych, które normalnie zamieszkują w naszych mózgach. Ich wpływ na nasze mózgi jest ogromny. W każdym razie myślimy sobie, kogo obchodzą mikroby. Im ich jest mniej, tym lepiej. Wiemy obecnie, że absolutnie jest odwrotnie, ponieważ mikroby są tak naprawdę kluczowe dla rozwoju i funkcjonowania wszystkich naszych organów i układów. Nasz układ odpornościowy opiera się na mikrobach, które mamy w jelicie. Również nasz mózg ma mikroorganizmy, które wpływają na to, jak on działa. Udowodniono w badaniach, że kiedy hoduje się pleśń w klatce Faradaya, będzie ona rosła w jednym kierunku. Nawet jeżeli pola elektromagnetyczne są dookoła, jak się zdejmie klatkę Faradaya, około 600 biotoksyn urośnie w pleśni z powodu działających na nią pól elektromagnetycznych. Pola elektromagnetyczne, nawet o niskim profilu, o niskiej jakości, wpływają na nasz mikrobiom, który jest naprawdę kluczowy dla naszego funkcjonowania. To wyjałowi DNA mikroorganizmów w ciele człowieka. One są w rzeczywistości naszym systemem operacyjnym. Można więc nie wykazać wpływu na ludzkie DNA w badaniach laboratoryjnych na tym etapie, ale oni twierdzą, że nie ma to wpływu na ludzkie DNA.
Skoro ludzkie DNA stanowi mniej niż 1% całego DNA komórkowego obecnego w ludzkim ciele, a reszta, jak wiemy, jest to DNA mikroorganizmów, a wiemy, że to wyjałowi DNA mikroorganizmów, to mówimy o wyłączeniu systemu operacyjnego u ludzi. John Brandt. Dzień dobry, panie Brandt. Mówi Amanda. Witam. Jak się pani miewa? Od miesięcy chciałam się do pana dodzwonić. Teraz zajmuje się pan opryskami chemicznymi chemtrails? Nie zajmujemy się tym. Nie mamy powodu. Oczywiście macie wszelkie powody ku temu. Jakie? Pan osobiście straciłby pracę, gdyby miał mi pan cokolwiek ujawnić i prawdopodobnie nawet nie jest bezpieczne dla pana to, że pan teraz ze mną rozmawia, ze względu na to, dla jakich ludzi pan pracuje. Nie, to nie jest niebezpieczne, nie mam problemu z rozmawianiem z panią, jest pani obywatelką, składa pani skargę w zakresie, nad którym my nie mamy władzy regulacyjnej. Nie mamy władzy regulacyjnej. Jaki jest związek pomiędzy opryskami chemicznymi i 5G? Wszystko jest ze sobą połączone. Metaliczne cząstki w atmosferze pozwoliłyby radarom identyfikować ludzi, identyfikować ciebie, obserwować cię, będą namierzać cię w własnym domu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przez ostatnie lata byliśmy bombardowani opryskami chemicznymi. Teraz wyszło szydło z wora. Mamy te nanocząsteczki spadające na ludzi przez całe lata, przenikające do naszych ciał. I z tego co wiemy, one zostają w naszych ciałach. Te nanocząsteczki, według tego co Pan mówi, tworzą swoistego rodzaju fotofosforencyjną, tak, że można będzie nas namierzać w naszych domach za betonowymi, stalinowymi murami, bunkrami, w piwnicach, nieważne. 5G w stanie ustalić Twoją pozycję trójwymiarowo, odczytać ją, bo jako żywa osoba zostałeś zaimpregnowany tymi nanocząsteczkami, które działają na twoista technologia do nadawania i odbioru. Trzeba wziąć pod uwagę, że DNA działa również jak antena fraktalna, która jest w stanie wysyłać i odbierać oraz przetwarzać sygnały w formie fal o częstotliwościach radiowych. Wtedy więc nie ma wątpliwości, że te sztuczne częstotliwości radiowe, takie jak na masztach telefonii komórkowej, a szczególnie tych nowego rodzaju, które mają znacznie wyższą gęstość sygnałów, mogą zakłócać w pewien sposób DNA, jego zdolność DNA do utrzymania i przekazywania sygnałów biologicznych. Jest to jeden poziom niebezpieczeństwa, z którego bardzo niewielu biologów zdaje sobie sprawę. Ile wysiłku włożono w to, żeby w to, co sprowadza tu większość osób, czyli obawy zdrowotne, czy był prowadzony jakiś dialog, czy były prace, które zostały ocenione pod kątem tych obaw. Może nie każda osoba, która ma obawy, została zaproszona do stołu o debat. Z Pana perspektywy, czy czuje Pan, że poświęcono uzasadnioną ilość czasu na ocenę danych? Jakie ma Pan opinie? Oczywiście, ja nie proponowałbym czegoś, co nie wierzę. I powiem tak, jak wcześniej wspomniałem. I było to wielokrotnie komentowane w czasie tego panelu, to tak naprawdę kwestia rozwoju gospodarczego. Nasz 3-letni syn w domu wpada w szał, kiedy wyjeżdżamy spod domu i traci zasięg Wi-Fi. Ja sądzę, że każdy, kto zakłada Wi-Fi w szkole, powinien zostać zamknięty do końca życia. Naprawdę tak myślę. Sądzę, że ta osoba nie nadaje się do tego, żeby chodzić po powierzchni tej planety, ponieważ nie sprawdziła badań naukowych i jakiekolwiek korzyści by z tego czerpała. Nie jest warte to problemów genetycznych, z jakimi rodzice będą musieli sobie radzić u dzieci, kiedy te dzieci się urodzą. Francja zakazała Wi-Fi w żłobkach, przedszkolach, a w szkołach umieszcza ostrzeżenia, ponieważ wykazano, że Wi-Fi upośledza zdolności uczenia się u dzieci, kiedy są w pobliżu, więc trzeba umieszczać ostrzeżenia, gdzie są nadajniki. Kiedy zachorowałam i dowiedziałam się, że istnieje
instalują Wi-Fi w szkołach w Izraelu. W tym czasie byłam bardzo chora, ale nie byłam w stanie znieść myśli, że dzieci w szkołach zachorują tak samo jak ja, więc po kilku miesiącach korespondencji skierowałam sprawę do Sądu Najwyższego w Izraelu, żeby zakazać stosowania Wi-Fi w szkołach i teraz są tam sieci kablowe. Cztery najbardziej śmiertelne choroby, które zabijają nasze dzieci i młodzież, to guzy mózgu, tarczycy, jąder i odbytu. Wszędzie tam, gdzie trzyma się telefon komórkowy. Wiele naszych dzieci choruje, są źle diagnozowane, źle leczone, ponieważ branża bezprzewodowa włożyła miliardy, miliardy dolarów w okłamywanie opinii publicznej co do tego, jakie są konsekwencje zdrowotne. Dokonujemy eksperymentu na dzieciach. Narażamy dzieci na promieniowanie mikrofalowe przez 6 godzin każdego dnia pobytu w szkole. Nie mamy absolutnie żadnych badań sprawdzających długotrwałe konsekwencje tego promieniowania na młode osoby i nawet na dorosłych. Znaczna ilość badań pokazuje, że rozwijające się mózgi dzieci i ciała ponoszą znacznie gorsze konsekwencje niż dorośli. Istnieją wyraźne przesłanki łączące wzrost pola magnetycznego i zaburzenia ze spektrum autyzmu. Mieliśmy grupę 10 dzieci z autyzmem. Pojechaliśmy na miejsce, gdzie matka każdego z tych dzieci w czasie ciąży spała. Porównaliśmy je z miejscem spania matek, które urodziły zdrowe dzieci. Więc mamy 10 mam w jednej grupie, 10 mam w drugiej grupie. W grupie dzieci autystycznych przekonaliśmy się, że wyniki pomiarów promieniowania mikrofalowego były wyższe w porównaniu do grupy normalnych dzieci. Płód doznaje szkody. Narażenie na sztuczne pola elektromagnetyczne stało się pierwszym czynnikiem, jakiego udało się kiedykolwiek wyizolować w autyzmie, który może pomóc przewidywać autyzm. Piąta generacja łączności bezprzewodowej, czyli 5G, w miarę jak jest wdrażana na całym świecie bez badań bezpieczeństwa, powtórzę, bez badań bezpieczeństwa. I oto naukowcy, lekarze i członkowie organizacji środowiskowych mówią, przestańcie. Ponieważ jeśli chodzi o wpływ promieniowania bezprzewodowego na zdrowie, nauka wchodzi do gry. Promieniowanie bezprzewodowe może doprowadzać do guzów nowotworowych na sercu, guzów mózgu, uszkodzeń DNA. Promieniowanie bezprzewodowe powiązane jest z bezpłodnością, autyzmem, Alzheimerem i innymi chorobami. Zgadnijcie, co wszystkie te konsekwencje zdrowotne, które wymieniłem, wiadomo, że występują z powodu technologii, którą dzisiaj mamy. Po pierwsze, trzeba wiedzieć, że wiemy, że inne pola elektromagnetyczne, na które jesteśmy narażeni, są znane jako zagrożenie. Ogólnie 5G ze względu na częstotliwość, taką jaka będzie używana z powodu nadzwyczaj wysokiego poziomu pulsacji, jakie będą stosowane, jest znacznie większym zagrożeniem dla naszego zdrowia niż rzeczy, które już mamy, które są z bardzo poważnych z powodów zagrożeniem dla naszego zdrowia. Nie mówię tylko o intensywności, o częstotliwości, o bardzo wysokich poziomach pulsacji. Istnieje ogromna ilość literatury, która pokazuje, że pulsacyjne pola elektromagnetyczne są w większości przypadków dużo bardziej aktywne biologicznie niż niepulsacyjne pola elektromagnetyczne. Każde urządzenie łączności bezprzewodowej komunikuje się pulsacyjnie, ale przemysł kompletnie ignoruje tę kwestię. Problem z 5G jest taki, że oni planują zainstalować tysiące, milionów takich anten bez żadnego badania bezpieczeństwa. Czy sugeruje Pan, że my, konsumenci, jesteśmy traktowani jak króliki doświadczalne, a oni nie zrobili nawet badania bezpieczeństwa? To nie jest sugestia, to jest stwierdzenie. Tak jesteśmy. Rak nie jest moją główną obawą. Jestem naprawdę zmartwiona ilością plemników i wpływem 5G na ciążę. Ile spośród Was wie, że 1 na 6 amerykańskich par nie jest w stanie mieć dziecka wtedy, kiedy chce? Ile spośród Was wie, że w zeszłym roku wskaźnik urodzeń w tym kraju spadł najbardziej w całej niedawnej historii? O 3% w jednym roku. Patrzymy na plemniki. Zazwyczaj plemniki pływają prosto, jednak kiedy są wystawione na działanie niskich częstotliwości, takich jak telefon komórkowy, pływają w kółko. Tutaj w Australii wykonano badania nasienia zdrowych mężczyzn. Jedna próbka została wystawiona na działanie promieniowania telefonu komórkowego, a druga nie.
zmierzyliśmy potem efekty. To jest miara witalności, tego jak plemniki pływają, pomiar mobilności i ruchliwości. To jest pomiar uszkodzenia DNA w mitochondriach. Mają ich trzy razy więcej uszkodzeń DNA po kontakcie z promieniowaniem z telefonu komórkowego. Dane na ten temat są solidne. Telefony komórkowe mogą pogarszać jakość i ilość plemników. Twój embrion płód w macicy, gdzie dziecko rozwija się przez 100 pierwszych dni, w jajnikach tego dziecka jajeczka nie mają ochrony, więc one są narażone na najwyższe ryzyko promieniowania. A przez około pierwszy miesiąc kobieta nawet nie wie, że jest w ciąży, więc nie będzie nawet specjalnie uważać. To jest główny obszar ryzyka, więc rodzisz dziewczynkę, ale jej jajniki już są skażone. Ona może być normalna, może mieć zmiany genetyczne, ale największym ryzykiem są obarczone jej jajniki, więc kiedy ona dorośnie, zajdzie w ciążę i urodzi dziecko, to właśnie jedno z tych jajeczek zostanie zapłodnione, więc najbardziej poszkodowane tutaj są wnuki. To u nich najbardziej wszystko będzie widoczne. Czy myśli Pan, że trzecie pokolenie kobiet może być nieodwracalnie bezpłodne? Nie trzecie, ale piąte. W przypadku ludzi będzie to około za 150 lat. Wtedy oczywiście będzie za późno na przeprosiny i zdecydowanie za późno, żeby powiedzieć stop. Jest ogromna ilość publikacji. Mówimy o tysiącach artykułów w czasopismach naukowych, z których nieliczne albo czasem żadne nie zostały uwzględnione w oficjalnej dokumentacji rządowej. Myślę więc, że nadszedł czas, żeby stworzyć niezależne zestawienie danych. Zostało ono opublikowane 31 sierpnia 2007 roku w postaci raportu bioinicjatywy Bioinitiative Report. Byłem jednym ze współautorów. Zebraliśmy około 2000 odniesień do badań naukowych na nieco ponad 600 stronach, jasno mówiąc, że jeżeli na przykład szczur, mysz, komórka, cząsteczka zdecydowanie nie powinny być wystawione na takie oddziaływanie, a w międzyczasie mamy ten sam ogromny eksperyment na szeroką skalę na naszych dzieciach. Jeden interesujący przypadek, John Patterson, inżynier, specjalista od telekomunikacji w Sydney w Australii, bardzo światły człowiek. Przez 20 lat John testował system cyfrowy Telstra, po jakimś czasie znał sobie sprawę z niebezpieczeństwa promieniowania elektromagnetycznego. Zakłóca on bioelektryczny układ w ciele, mózg, układ nerwowy i to, jak mięśnie się porozumiewają. Próbował ostrzegać o tych oddziaływaniach poprzez różne agencje w ramach swojej firmy. Pojechałem do Telstra, pomierzyłem wszystko i napisałem raport. Od razu mnie zwolniono z pracy. W 2007 roku wziął sprawę w swoje ręce, przejął używany czołg wojska brytyjskiego i wjechał nim i zniszczył 6 masztów komórkowych w Sydney w Australii, bo chciał to powstrzymać, chciał pokazać, o co mu chodzi. Przesłaniem było to, jak bardzo to było niebezpieczne. Wybraliśmy tych ludzi, żeby zarządzali naszą infrastrukturą w odpowiedzialny sposób. Jest to jedyny powód istnienia rządu. Jeżeli nie robi tego, nie ma wtedy żadnych praw, jest nieważny. Musimy więc zlikwidować tę infrastrukturę. Musimy zrobić to nie w jakiś sposób terrorystyczny i przemocą. Trzeba w ludziach obudzić tę świadomość, że maszyny ich uszkadzają. Niepotrzebny jest aż tak szybki internet. Oni nie robią tego, żebyś mógł sobie szybciej pobrać filmy. Robią to, żeby śledzić dosłownie wszystko, co robisz i nawet myślisz. Historia Claire Edwards pracowała w Organizacji Narodów Zjednoczonych, ostrzegała o potencjalnej katastrofie i niebezpieczeństwach technologii 5G. Poinformowałam o tej kwestii generalnego sekretarza ONZ Antonio Guterresa. On jest fizykiem i inżynierem w dziedzinie elektryki. Prowadził wykłady na temat sygnałów telekomunikacyjnych na początku swojej kariery, jednak zapewnił mnie, że nic nie wie o niebezpieczeństwach 5G.
Obecne poziomy narażenia w przestrzeni publicznej są przynajmniej o 1 kwintylion, czyli 18 zer, raza wyższe niż naturalne promieniowanie według profesora Ole Johansena z Karolinska Institute of Sweden. Od 1932 roku tysiące badań udokumentowało szkodliwy wpływ pól elektromagnetycznych na zdrowie, wskazując, że możemy stać w obliczu najgorszej globalnej katastrofy, której konsekwencje są gorsze niż papierosy i tytoń. 5G została zaprojektowana, aby dostarczać skoncentrowaną, skupioną wiązkę promieniowania elektromagnetycznego wyższego niż 100 razy niż obecne, w taki sposób, jak robią to bronie o uklękowanej energii. Został wystosowany apel, pod którym złożyło podpis 237 naukowców w zakresie pól elektromagnetycznych z 41 państw. Wzywają ONZ, w szczególności WHO, do objęcia zdecydowanego przywództwa w opracowaniu nowych, bardziej ochronnych wytycznych, w uczeniu ludzi, opinii publicznej o zagrożeniach, zwłaszcza u dzieci i rozwoju płodowym. Przepraszam, mówi pani do kogoś, kto jest nieco laikiem w tej kwestii. Mówimy o systemach Wi-Fi. Zaczynam się martwić, bo mam takie urządzenie u siebie w domu. Przyznaję, naprawdę, że nic nie wiem na ten temat. Będziemy musieli zdecydowanie poruszyć ten temat z WHO, które, jak sądzę, jest właściwą organizacją do tego, żeby zająć się odpowiednio tą kwestią, bo muszę wyznać, że nie byłem świadomy tego niebezpieczeństwa. W 1996 roku została uchwalona ustawa telekomunikacyjna. Były w niej zapisy, które powodowały, że władze lokalne nie mogły poruszać kwestii obaw o zdrowie podczas rozpatrywania wniosków o ustawienie masztów telefonii komórkowej. Potem stało się coś nowego. Pisaliśmy dużo o tym w raporcie Solarian dzięki Jasonowi Box Smith i jego stronie EMF Warriors. To jest zupełnie coś nowego. Wysyła się apel w sprawie, która w pewien sposób jeszcze się nie wydarzyła. To nie jest tylko zmiana, to jest zwiększenie skali, to jest ogromny krok w górę, to jest kompletna zmiana. Szturm to nie jest nieodpowiednie słowo, to jest bombardowanie, więc zamiast masztu komórkowego jakieś 3 km od ciebie, a nadal masz zasięg komórkowy, będą anteny na każdym osiedlu. Niektórzy ludzie będą mieli zainstalowane po 2 instalacje w odległości być może 20 metrów od domu, więc tak inwazyjne, intensywne bombardowanie tymi mini antenami. Policzcie sobie, jedna antena w bloku, 16 bloków na 1,5 kilometra, to około 250 anten na milę kwadratową. Fale milimetrowe nie zostały przetestowane. Nie będziemy czekać na normy, jak powiedział Tom Wheeler. Faktem jest, że istnieje plan umieszczenia satelit 5G w niższej atmosferze Ziemi. 20 tysięcy satelit, które pokryją każdy milimetr kwadratowy Ziemi sygnałem 5G. Co wieczór politycy i inni przywódcy mówili Amerykanom, że Sputnik ujawnił, że byliśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Stawką jest nie tylko nasza duma, ale nasze bezpieczeństwo. Jeśli Rosja uzyska dominację w tym zupełnie nowym obszarze, myślę, że konsekwencje są jasne. Prawdopodobna globalna dominacja Sowietów. Decydujemy się polecieć na Księżyc w tym dziesięcioleciu i zrobić inne rzeczy, nie dlatego, że są łatwe, ale dlatego, że są trudne. Ponieważ to wyzwanie jest wyzwaniem, które przyjmujemy, którego nie chcemy odkładać na potem i w którym zamierzamy zwyciężyć. Witam wszystkich Państwa w Białym Domu. To jest szczyt 5G w Białym Domu. Nazywam się Justin Clark, jestem dyrektorem do spraw kontaktów z opinią publiczną. Z przyjemnością gościmy tutaj Państwa. Cieszę się bardzo, że dołączyło do nas wielu przywódców, przedstawicieli przemysłu, członków Kongresu i Senatu, wiodących przedstawiciele w tym zakresie z Białego Domu i przedstawicieli FCC. Zanim zaczniemy, jesteśmy rządem, więc nie zakładajcie, że cokolwiek wiemy. Zgadzam się, nie wiem nic. Przyzwyczaiłem się w ramach mojego nowego stanowiska do wygłaszania przemówień na tematy, na które szczerze wiem bardzo niewiele. Potrzebujemy więcej masztów w telefonii komórkowej w Connecticut. W moim stanie to śmieszne. Stany Zjednoczone są na pozycji wiodącej dzięki sektorowi prywatnemu oraz pracy FCC
oraz administracji, ale Chiny, Korea Południowa i wiele innych krajów chętnie przejmą te pozycje. Jesteśmy zdeterminowani, żeby wdrożyć 5G First i zebrać korzyści szybkiego, bardziej pojemnego połączenia bezprzewodowego. Tak, mam nadzieję, że pokonamy Chiny. Dojdziemy do prędkości giga, giga, giga. Wyścig uznajemy za rozpoczęty. Niech będzie to jasne. Wyścig po 5G jest sprintem. Wygranie go jest naszym narodowym priorytetem. Mówimy dziś o tym, jak ważne jest to, żeby być pierwszym w 5G. Jest to trwałe zobowiązanie do tego, żeby Ameryka była pierwsza w wyścigu o 5G. Nazywamy to Ameryka First 5G. First. Nasza strategia nazywa się szybkim planem dla 5G, takim, żeby ułatwić nadrzędność Ameryki w 5G. Połączone urządzenia do zastosowań zdrowotnych, co mi się bardzo podoba, jak rozumiem, ma to zdolność poprawy zdrowia. Jest tam dużo zastosowań medycznych. Przemysł nie prosi nas o pieniądze na zbudowanie sieci 5G, prosi nas o ukrócenie biurokracji, która ogranicza infrastrukturę. Nie możemy pozwolić na to, żeby dzisiejsza biurokracja zdusiła przyszłość 5G. Biurokracja spowalnia i czasem zatrzymuje budowanie instalacji intensywnej sieci koniecznej do 5G. W miarę jak utrzymujemy nasze wysiłki, aby utrzymać rząd z dala od wchodzenia w nam w drogę, tak żeby Ameryka mogła utrzymać przywództwo. Jedna ścieżka to jest ścieżka regulacyjna, a druga wolnego rynku. Wichry twórczej destrukcji, ścieżka Schumpetera. Słyszeliście kiedyś? Wichry twórczej destrukcji. Chodzi o to, żeby dać czadu. Nowe wypiera stare. Z 5G jesteśmy na szczycie nowej ery amerykańskiej innowacji, co oznacza, że jeszcze bardziej połączony świat dla wszystkich wokoło. Bezpieczniejsza, zdrowsza, bardziej zrównoważona przyszłość. Wiecie, czasem wszyscy wierzymy w 10. poprawkę, a czasem musimy ją obejść. Przy okazji ustawa z 1996 roku pozwala na takie obejście. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby działać całkiem ciężką ręką, ale czasem musisz zrobić to, co musisz, a niektóre te miasta i stany, które nie chcą współpracować, chcą nas wstrząsnąć. Nie możemy dopuścić, żeby przeszkody i bariery powstrzymały ten ruch. To wszystko. To stało się w Kanadzie. Było kilkoro aktywistów, z którymi współpracowałem. Powiedzieli, wiesz, odnieśliśmy zwycięstwo. Komisja Użyteczności Publicznej pozwoliła nam na opcję opt-out, rezygnację. No i wiadomo, dziel i rządź. Właśnie pozbyli się ludzi, którzy dawali im w kość. To nie jest odpowiedzią. Wszyscy musimy zrezygnować. Formuła opt-out jest umową polegającą na płaceniu za to, żeby nie zostać skrzywdzonym. Opt-out to jest zgłoszenie się dobrowolnie w układ wymuszenia. Opt-out mówi, że jeśli nie zapłacę, to masz prawo mnie skrzywdzić. Tak to nie działa. To jest przymus, to jest wmuszanie ludziom do gardeł przez te firmy, które nie są odpowiedzialne, rządy, które nie są odpowiedzialne. Jest to robione w ramach zmowy, która ma na celu odebranie praw ludziom. Minister środowiska ma obowiązek. Jego obowiązkiem jest przede wszystkim zapewnienie, żeby środowisko było zdrowsze, lepsze i czystsze dla ludzi w tym kraju. To jest prosty obowiązek. Mówi o odpowiedzialności pod kątem nauki i innowacji, żeby zapewnić, że tak się dzieje. Wydaje się obecnie, właściwie jest tak z pewnością. Wykorzystywanie jest nauki i innowacji do zagwarantowania, żeby nasze prawo do życia było zagrożone. Nie było publicznej debaty, nie ma dialogu społecznego. Opinia publiczna nie jest informowana o tym, co, gdzie, jak, w jaki sposób jest robione w zakresie 5G. Już to jest niedopełnieniem obowiązków ministra. Takim, którym powinniśmy naprawdę się zająć, z oskarżenia prywatnego przeciwko ministrom, którzy zawiedli i nie ochronili naszego prawa do życia. Okej, smart, inteligentna technologia, smart mierniki, samochody, nie wszystko takie inteligentne. Co oznacza smart? Wszystko, co ma określenie smart, secret militarized armaments in residential technology, tajne uzbrojenie wojskowe w technologiach mieszkalnych. Od tego pochodzi skrót smart i każdy tego typu technologiczny element został opracowany do jakiegoś zastosowania na polu walki albo w rządowym systemie wywiadowczym. Oczywiście te urządzenia trzeba było skomercjalizować, żeby ludzie je sobie kupili i zanieśli do domów.
Definicja sieci smart podaje, że jest to układ bezprzewodowy, który w zasadzie zmieni dosłownie każde urządzenie w domu w odpowiednik nadajnika telefonii komórkowej. Każdy komputer, ekspres do kawy, telewizja, drukarka, ostatecznie każde urządzenie domowe w sieci smart będzie wbudowaną, miało antenę, która będzie przekazywała dane o użytkowaniu do miernika smart znajdującego się na zewnątrz domu, który z kolei przekaże twoje dane o użytkowaniu do innego nadajnika, masztu, który je skieruje do firmy dostarczającej usługi. Nie wszystkie sygnały będą dotyczyły twojego osobistego korzystania z usług. Będą też mierniki agregujące, które będą odbijać sygnał od domu do domu po całej okolicy. Będą kumulować dane o zużyciu, przesyłać je w takiej formie do firmy usługowej. Elementy pomiarowe, przechowujące wszystkie dane, będą wystrzelać dane wiele, wiele razy na sekundę, co ogromnie zwiększy narażenie domowników na większe promieniowanie radiowe. To nagranie pokazuje mszycę na liściu pomarańczy. Niedługo potem, jak na pobliskim lotnisku zainstalowano radar wiele lat temu. Zauważyłem, że co kilka sekund wszystkie mszyce tańczyły jednakowo, wykonując mini taniec. Po dalszym zbadaniu dowiedziałem się, że przerwa między tymi tańcami dokładnie była taka sama jak rytm urządzenia rotacyjnego na lotnisku, które poruszało radarem, a znajdowało się ono około 22 km dalej. Układy anten tworzą wiązkę sterowalną, która pomaga skoncentrować energię w promienie i skierować na użytkownika. Co to jest MIMO? Massive In, Massive Out. Dużo na wejściu, dużo na wyjściu. Rząd brytyjski planuje zainstalować 500 tysięcy tego, setki tysięcy, tak aby 5G było w każdym zakątku, wszędzie na wsi też, żeby można było używać inteligentnych traktorów. Dacie wiarę? W rzeczywistości te nadajniki są radarami w szyku fazowym. Sygnał radiowy na wsi, sygnał radarowy zabije każdego zapylacza, każdą strukturę biologiczną, wysterylizuje bydło i zabije glebę. W wyniku tego ziemia będzie bezwartościowa, rolnicy umrą, a społeczność zostanie zaatakowana. Jak nie możemy wytworzyć pożywienia, jak zabijemy wszystkie zapylacze, będziemy w poważnych problemach. Trzeba zapamiętać, że 5G, trylionowe wdrożenie 5G przez nasz przyjazny samorząd jest bez wątpienia systemem broni wojennej, zamaskowanym tak, żeby się wydawał nowoczesną technologią usługową. Z pewnością dodam, że jest to terroryzm gospodarczy. Nie ma żadnej wartości w tym, żeby zabić wszystkie owady zapylające, pozabijać ludzi i zniszczyć własną możliwość wytwarzania pożywienia. Może mają na kartce papieru niezły wynik finansowy, ale w rzeczywistości demencje, cukrzycę, wszystkie inne rzeczy, które już w tej chwili obciążają system opieki zdrowotnej, obciążenia dla państwa, choroby, problemy ze zdrowiem psychicznym. Nauka mogła i wykazała przyczyny tych chorób. Nauka udowodniła dane epidemiologiczne. To, co widać na ulicach, ma podstawy naukowe. DNA w człowieku, DNA mitochondrialne, można prześledzić niezmienione od matki i jej matki, aż do początku rasy ludzkiej w Afryce, epoki kamienia łupanego. Jest niezmienione. To jest niezmienione również w twoich dzieciach, co oznacza, że jeżeli się to uszkodzi, twoje dziecko może być genetycznie uszkodzone. Jej dziecko, potem jej dziecko i tak dalej, na zawsze. Skazujesz przyszłe pokolenia, każdego jednego dziecka. Jest światełko na końcu tunelu. Jest promyk nadziei. Dzięki zasadom kwantowego splątania biologicznego, które nauczyliśmy się wykorzystywać w dziedzinie medycyny biologicznej,
możemy teraz przenieść informacje z mikroorganizmów na DNA ludzi. Robiąc to, możemy w pewien sposób wyszkolić mikroorganizmy, żeby były w stanie oprzeć się wszelkim skrajnym warunkom, na jakie będą narażone. Potem możemy wyszkolić je tak, żeby przeniosły tę odporność do naszego DNA. Powiedzmy, że istnieją poważne powody do martwienia się tym, że wprowadzana jest technologia. Ale na szczęście wiedza z dziedziny biologii kwantowej, medycyny mikrobiomowej rozwija się równie szybko, co szkodliwa technologia. Możemy wykorzystać tę wiedzę do ochronienia się przed wszelkimi potencjalnymi, realnymi albo postrzeganymi niebezpieczeństwami płynącymi z tych nowych technologii. Spotkałem się z biologami mikrolekularnymi, komórkowymi, z badaczami krwi pod mikroskopem, z ekspertami do spraw rozwoju broni, aktywistami i badaczami z pierwszej linii frontu i wszystkie historie, jakie słyszę od tych ekspertów i specjalistów, sprowadzają się do jednej rzeczy. 5G to prawie na pewno decydujące starcie. Jest to wydarzenie wyginięcia sprowadzone do naszych domów, naszych klas, w szkołach, na ulicach, po same komórki i DNA w naszym ludzkim ciele. Jest to tak przerażająca groźba, że prawie nie można jej sobie wyobrazić, ani tym bardziej opisać. Kiedy sygnał 5G zostanie uruchomiony, dotrze do wielu satelit, które są w orbicie Ziemi. I wtedy miliony anten naziemnych otrzymają sygnał i potem rozproszą go na setki milionów różnych układów mikroanten porozstawianych na ulicach, w latarniach, a nawet w naszych domach, o czym nie wiecie. Wszystkie żarówki LED-owe w waszych domach zawierają kondensator od blasku soczewki mikro lub nano. Te soczewki będą odbierać sygnał, wzmacniać i rozsyłać sygnał 5G wszędzie w formie wybuchów miliardów fotonów w każdym kierunku i będą one namierzać wszystko w jednym czasie. To jest ukryta technologia, niewidzialna, niewidoczna nauka. W prostych słowach oznacza to, że będziesz oflagowany, widoczny, namierzalny w swoim własnym domu. Gdziekolwiek byś się nie ruszył na powierzchni Ziemi, będą mieli możliwość namierzenia i śledzenia ciebie. Będziesz widoczny dla niewidocznych panów, każdy z nas przez cały czas. Obecnie nasze rządy i firmy były w stanie przeniknąć do głównych ram naszej cywilizacji i forsują umieszczanie infrastruktury za $23 triliony bez żadnego, dosłownie żadnego badania bezpieczeństwa. Nie było testów. Nasze rządy i organizacje zdrowia albo są w zmowie w tej sprawie ludobójstwa i unicestwienia przyrody, albo są po prostu głupi i sugerowałbym, że to ta druga opcja. Hańba technologom i elektrykom, którzy wspierają postęp tej technologii w naszych domach, biurach i na ulicach. Hańba twórcom prawa, parlamentarzystom, troglodytom i biurokratom, którzy obecnie jest ich mnóstwo w naszym społeczeństwie. Hańba sieci Echelon za podpisanie dwóch umów, które umożliwiają szybkie wprowadzenie tej technologii do naszych domów i na ulice. Hańba międzynarodowym przywództwom i parlamentarzystom, których podpisy pięknymi piórami i formalnymi pieczęciami zezwalają na instalowanie czegoś, co jest prawdopodobnie największym zagrożeniem dla ludzkiego gatunku. Hańba nam wszystkim, jeśli nie wstaniemy teraz, nie wyjdziemy z domu i nie stawimy wyzwania wszelkim tak zwanym władzom, które ośmielają się pogwałcić nasze ciała, domy i przyszłość naszych pokoleń.